Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, mam przyjemność zaprezentować stanowisko klubu Nowoczesna do poselskiego projektu ustawy o stanowieniu Krzyża Wschodniego. Zgodzę się z przedmówcami, że to dobra i potrzebna inicjatywa. Projekt zakłada ustanowienie odznaczenia Krzyża Wschodniego, który ma stanowić dowód wdzięczności, szacunku dla osób, które pomagały naszym rodakom w latach 37-59. Nagrodzony będzie otrzymywał ten krzyż wraz z odpowiednią legitymacją. Nagroda może zostać nadana także pośmiertnie. Będzie obejmowała osoby narodowości innej niż Polska, co jest zrozumiałe. Te osoby, które pomagały między innymi w operacji polskiej w ZSRR, które zamieszkiwały tereny Związku Radzieckiego. W latach zaś 39-59 niosły pomoc prześladowanym. Krzyż będzie nadawał prezydent Rzeczypospolitej z wnioskiem ministra właściwego do spraw zagranicznych, który to wniosek mogą złożyć związki, stowarzyszenia kombatanckie, organizacje społeczne, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów, a także osoby prywatne, więc ten zakres osób, które mogą wystąpić z inicjatywą, jest dosyć szeroki. Jak powiedziałem na wstępie, to bardzo dobra inicjatywa i z przyjemnością popieramy tego typu projekty. Natomiast chcę powiedzieć, że dzisiaj z takim niesmakiem opuściłem posiedzenie komisji wspólnej komisji spraw wewnętrznych i administracji i naszej komisji do spraw łączności z Polakami za granicą. Wnioskowaliśmy, by dyskusja w tak ważnych, istotnych sprawach, jak kwestie historyczne, relacji z Polonią, by te dyskusje, by te projekty były omawiane w sposób spokojny, tak żebyśmy rzeczywiście nie popełniali nie tylko tak prostych błędów, jak nieprawidłowe oznaczenie w oznaczeniu, czy te kwestie, o których mówił mój przedmówca, ale byśmy także dbali o to, by projekty były realizowane właściwie, byśmy rzeczywiście te idee, które cenimy, które szanujemy, no nie zaprzepaścili przez zwykłą pospieszną pracę. Dziękuję bardzo.